Siemanko ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Gracyk.pl. Dzisiaj sobie zagramy tak spokojnie i tak fajnie uśkowa Outlasta 2. Odcinek 14. Teraz już wiem, który odcinek. Dobra, no to lecimy z tym tematem. Okej, już się boję włączać tej gry. A w ogóle mam ciemno, jakby co? Sami widzicie, troszeczkę. Jak tam z tyłu jest ten lusterko, to widać troszeczkę. Wow! Co się stało? Tyle. Wow! Co się dzieje? Zaraz pierdykniemy i to porządnie. W ogóle się dziwię, że on to przeżył. To jest w ogóle szok, co? Co jest? No i co teraz? Mam iść na dół? Oliwka jest na go. Chyba tak. Jezu, tragedia, co? Co to kuźwa jest? Nie wiem, ja się tak kręcę. Aha, i na dół. Wow, co to było? To ta winda. O, teraz. Na dół jakoś ten. Obleciała. Dobra. Idziemy na spokojnie, pomalutku. No, znowu słyszę jakieś głosy, jak zwykle. Aj, ta gierka mnie nie przestraszy już. Już wczoraj się przestraszyłem tak tyle, że... Sami wiecie. Wow! Idę dalej. Co mi tam ścienię? No, please. Woda. Kurczę. Mam taki głos dlatego, że dopiero co wstałem i od razu chcę wam nagrać ten odcinek. Żeby był wreszcie święty spokój. Żebym miał to już za sobą, ten Outlast, bo już naprawdę chcę już z tym skończyć, bo to już naprawdę troszeczkę tragedia, co? Że ja kurczę wam ten... Tak długo musieliście czekać, żebym ja w ogóle wam nakręcił te wszystkie... Coś mi się wydaje, że jesteśmy w dobrym miejscu. Co jest? Kurczę, pieczone. Jezu, ten potwór mnie tak wkurza. Ale on nie jest taki straszny, można do niego przybyknąć. To jest właśnie to. Masakra, co? Co oni tutaj robią? To jest naprawdę. Ale zaraz mnie coś przestraszy, bo ja wiem o tym. To na bank coś będzie. Na bank. Dobra. Muszę tam pójść. Powiem wam szczerze, że nienawidzę czegoś takiego, że w jaskiniach muszę po jaskiniach chodzić, bo no nie powinienem. Dlatego ja powiem wam szczerze. No i co teraz? Pięknie. Ja tam poszedłem za darmo. Normalnie za darmo. Szok! Że w ogóle tam gówniany w tym. Że Outlast 2 ma tu za sobą. O, chyba... Jesteśmy... O, mamy tutaj liścik.
Dobra, to sobie go zaraz przeczytamy. Czekajcie chwileczkę. Okej. Rozdział 11. Pierwszy owoc niszczenia dojrzeje w plugawym łonie. Umęczonej matki pająki baranek sprowadzi sąd mniejszej nierządnicy, nawet na większą nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. 2. Albowiem z lodu Ezekiela narodzi się nieprzyjaciel. 3. Następnie ujawni się nikczemny, którego Pan pochłonie duchem swych ust i zniszczy jasnością swego przejścia. 4. Nawet jego, którego przyjście nastąpi po dziele szatana z całą mocą i znakami i cudami. 5. I z całym fałszem nieprawości w tych, którzy przemijają, albowiem nie przejmują miłości prawdy, która może ich ocalić. 6. I z tej przyczyny Bóg ześle im silne urojenia, żeby uwierzyli w kłamstwo. 7. Że wszyscy zostaną potępieni, którzy nie uwierzyli prawdzie, a czerpali przyjemność z nieprawości. 8. I rzekł Ezekiel swoim ukuszerkom i łowcom swoim: jesteście krukiem jak wilkiem, którego wam pożywić się dozwoli, jeśli na miejsce rzezi mnie zaprowadzicie. 9. Albowiem Bóg rzekł, że ciało zwierzę należy do was, tylko w ofierze dla niego, tak samo ciało waszego potomka. Okej, fajny liścik. Jeżeli wam się znudziło to, że wam przeczytałem ten liścik, to po prostu go pomijcie. Albo tylko ten, nie wiem, przewincie sobie i tyle. Jak was to nie interesuje. Albo taka prawda, bo dlatego ja wam to ten, zawsze tak robiłem, żebyście mogli sobie przeczytać dany liścik. Wiecie, o co mi chodzi. I robicie sobie pauzę i tyle. Ale jak chcecie, żebym wam czytał, no to napiszcie w komentarzach. A jak nie, to też napiszcie coś tam, żebym też wam... Nie, ja tutaj byłem. Wracam się do miejsca, w którym ja, szczerze mówiąc, kurczę, byłem. Dobra, pójdę tą drogą. Nie mam innego wyjścia, jeszcze raz. Bo coś mi tutaj śmierdzi. Mi się wydaje, że ja coś pominąłem. Właśnie to tego nienawidzę. Aha, dobra. Dobra, Gracek znalazł drogę. Przepięknie, co? Super. Super. Jestem zajebisty wręcz, co? Naprawdę. Zamknięte. Już mnie coś kurwa... Przepraszam, kuźwa przestraszyło. Kurza mnie ta gierka. Po prostu kuźwa wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że tak będzie coś. Nie, ale będę musiał przeciąć troszeczkę, bo to tak długo trwało, że masakra, co? Nie, tak nie może być. Nie, bez kitu. Dobra, pójdę tam. O, znowu jakaś bateria. Super. Potworek. Otwieramy. A dobra, już, no, spadła. Spieprzaj mi stąd. Kuźwa. Ta gra mnie tak wkurza, że ja w ogóle się dziwię, że w nią gram. Zresztą w skórze. Fajna gra, w ogóle fabuła tego to jest super. Mi się podoba.
bardzo interesujące i w ogóle, czy tam interesujące, ale chore psychiczne. No, powiem wam szczerze, że ta gierka ryje psychikę i to totalnie. Dzieciom tego nie polecam, żeby w to grali, bo cóż, sami widzicie, znowu. Dobra, spieprzaj mi stąd. Nie wiem. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, schowam się tutaj, może to coś da? Cholera wie. Ja już 17 minut. O Jezu. Co ci to dało? No i na pewno czeka na mnie coś. Na bank. Znając tą gierkę. Próbuję naprawdę ze spokojem skończyć tą gierkę, bo to jest naprawdę masakra. Dobra, uleczę się na spokojnie. I wyjdę. To byłaby masakra, jakby oni ten za mną by szli, co? Wow. Co to by było? Dobra, teraz pytanie, gdzie mam iść? O kuźwa. Co jest? No i gdzie mam iść? Jezu, ta gierka mnie wkurza tak, że... Aha, muszę do siebie. Co sobie wziąć? Nie, ale troszeczkę mnie wkurza ta gierka naprawdę, bo to już troszeczkę... Co jest? Nie mogę tego ten jeszcze przesunąć? Dziwne. No i jak teraz ten? Dobra, już mnie przestań straszyć, kuźwa, tą muzyką, ja cię nie mogę. Kuźwa. Panie, wielolebny. Może tak zrobimy? O. Udało nam się. If you've done something, I want you to tell me. Cześć, mi tu śmierdzi. Dobra, ja tego wam nie będę czytał, wy sobie to zatrzymacie, bo już 20 minuta jest i na pewno będę musiał parę rzeczy przyciąć. Czekajcie. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Dokładnie. A, znajdziemy ten. Tu robicie sobie pauzę i jedziemy dalej, jak będziecie chcieli przeczytać sobie ten liścik, jeżeli was to tak interesuje. Mnie na przykład nie. Znaczy, interesowałoby, ale ja dla was nagrywam ten odcinek i nie mam zbytnio czasu na to. I znowu jaskinia. Zaraz mnie coś złapie, cholera wie. Właśnie tego nienawidzę w tej grze. Jeżeli coś tutaj będzie, to zesnę się i to na bank, mówię. Albo i nie. Panie byłoby, że nie.
Masakra, co? Ja bym w ogóle się nie odważył w jaskiniach w ogóle przechodzić takich, bo by coś mnie pierdyknęło i byłoby po mnie. To taka prawda jest. I ja zawsze tego nienawidziłem za dzieciaka. Jaskiń jakiś, piwnic, naprawdę. Jak ja u mojej babci na przykład musiałem, jak miałem 4 albo 5 latek, to musiałem ciągle na dół pójść do toalety i tam było strasznie ciemno. To jest w ogóle masakra. Niedobrze. Ta piosenka. Co to jest? Wow! Dobra! O! Komuś! Babo chłop! To jest chłop czy baba? To jest baba! Ja myślałem, że to chłop! Where's Lynn? W ogóle mnie ciekawi, to nie są zombie w ogóle, ale co to jest w ogóle, co to są za stworzenia? Masakra. Zdejmuję tą maskę, pokaż mi swoją prawdziwą twarz. Prawdziwą twarz. Aha, on mi to nałoży. O kuźwa. Fe. Jak brzydko wyglądasz. No i co? Ha! Gacia! Spiep! Spiep dalej! Uciekamy, 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 uciekamy. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, run. Nie wiem, gdzie ja idę. Znowu by coś było. No i gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Pani! Tu? Ta i znowu mnie złapie zaraz. Kurczę. To może być prawdopodobnie długi odcinek. Cóż, dlatego że... Kuźwa, ta muzyka mnie tak wkurza. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, czy ja mam się wrócić. Od czego mam się chować, kucając? Aha, bo te mnie gonią. No coś tam świeci, widziałem, ale cholera wie co. Nie mam bladego pojęcia. O Jezu. Nie. Dobra, weźmy znać debilu i szybko ten uciekam. Dobra, mnie ciachnął tam, no. Co to było? Takie... Dobra, jakbym mnie szukał, to się schowałem tutaj. Ale mnie nie znajdzie na bank. Mam taką nadzieję. Wychodzimy.
Dziwne. Bardzo dziwne. Naprawdę, to jest... Ja się strasznie tutaj gubię. Nie wiem dokładnie, gdzie mam iść. Nie ma żadnej mapy. To jest właśnie troszeczkę wkurzające w tym, ale... Może... Tak ma być ta gierka, tak? Że... No cóż, niestety. Ma tak być. Nie wiem. Dobra, off. Jest włączony. I co dalej? Gdzie mam iść? Nie wiem. Idę jak najszybciej, bo... Chce mi się iść jak najszybciej i... Ten mnie goni. No. Zauważył mnie. Kolega. Się schowam tutaj. No chodź. Idzie. Dawaj, 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 dawaj. Szukaj mnie. No. Chodź, 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 chodź. Kurczę, ile będę musiał czekać na niego? No chodź. Tylko nie idź tutaj do mnie. Idź dalej. W ogóle, co mnie w ogóle kuźwa goli? Ten homuś? Znaczy... Homo baba? Idzie do mnie? Jak idzie do mnie, to będę miał przesranę. Panowie i panie. Nieładnie, co? Kurczę. To będzie długi odcinek, naprawdę. Troszeczkę, bo... Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, jak... W ogóle, powiem wam szczerze, nie wiem jak to obecne, ten dany odcinek, bo jest troszeczkę a la mieszanka w nim. Dobra, idę tam. Nie mam innego wyjścia, co? Aha, tutaj jest ten... Tu już tutaj byłem. Ale gdzie mam iść dalej? Oto wielkie pytanie. Dobra. Co? Czemu nie mogę ten? Co jest? To jest właśnie to, że ja nie mogę już ten... Nie wiem, gdzie mam iść. Wow. Co to było, co? Dobra ludziska, to byłoby na tyle z odcinkiem 14. Jeżeli wam się podobał odcinek, subskrybujcie, lajkujcie i takie tam. I dziękuję, że jesteście na bieżąco i trzymajcie cieplutko. Hej, hej, bye, bye.